naszym gościem dzisiaj Cezary Graf, którego już bardzo dobrze znacie. Cześć. Cześć, Cezary. Jak ci się podoba samochód, w którym cię dzisiaj goszczę? Oj, zdziwiłbyś się, ilu gości z 6, 7, 8 niekiedy cyframi na koncie jeżdżą Merivą, Oplem Merivą. Czasami też im się nie pali światło, tak jak tobie jedno. Tak, w tym samochodzie prawego światła nie ma i to już nie powinienem się tym chwalić, ale już chyba trzeci tydzień jestem tak leniwy i nie mam czasu, żeby to zrobić. To nie jest tak, że każdy, kto ma Merivę, to ma 7.0 na koncie. To nie jest tak, ale czasami ten, co ma 7.0, ma Merivę. Co dobrego u ciebie, Cezary, przypomnijmy, poznaliśmy się już rok, półtora roku temu, tak. Podczas pierwszego materiału u mnie w programie. Już są dwa materiały. Już są dwa, ten jest trzeci. I rozmawialiśmy o pieniądzach, o inwestowaniu. Cezary jest doradcą majątkowym, którego główne zajęcie to doradzanie osobom z takimi grubymi portfelami, jak inwestować swoje pieniądze. Dobrze powiedziałem? Nauczanie, edukowanie raczej. Ja patrzę na ich sprawy majątkowe, wygłaszam swoje opinie, oni robią co chcą, bo na końcu oni klikają i ich są zyski, ich są straty, nie moje. Więc ja po prostu zewnętrznym okiem, z zewnętrznej perspektywy patrzę na sprawy majątkowe osób, które sobie tego życzą. I przez cały 18-19 rok na kanale Cezary Graf dużo było o kryptowalutach. Że one są tanie, że one są sensowne, że one mają perspektywę wzrostu dosyć dobrą. I to był, przypomnę, Bitcoin po 5, 4, 7, 10 tysięcy dolarów. To była ADA, Cardano po kilka centów. To były inne kryptowaluty, BNB po 20 dolarów, wtedy 10 nawet. Natomiast obecnie, po pierwsze, jest bardzo drogo, bo to wzrosło razy 15. No właśnie, chciałem cię o to spytać. Bo rozmawialiśmy wcześniej o kryptowalutach, na inne tematy również, ale ten temat się pojawiał i ja jestem gościem, który totalnie nadal do tej pory w to nie wszedł, ale bardzo ciekawie takim zewnętrznym okiem rzucam na ten temat i co się zmieniło na przestrzeni tego czasu. Bardzo wzrosło. Kto był mądry, zaczął realizować, bądź już zrealizował zyski i wyszedł, bo realizacja zysków to nie jest koniecznie wyjście tylko do TDR-a czy do USDC, to jest po prostu wypłacenie pieniędzy. Ja się obawiam od około pół roku, że kryptowaluty niestety zamieniły się w schemat piramidy Ponziego, czyli coś takiego jak było Amber Gold, czy piramida Madoffa, czy inne piramidy Ponziego. Otóż powstało takie coś jak Tether. Tether już istniał od 5 czy 6 lat w ekosystemie kryptowalut, natomiast on zaczął w sposób bez zahamowań emitować jednostki. Oni wydrukowali, do tej pory wyemitowali 73 miliardy Tetherów i tym sposobem pchają cenę Bitcoina w górę. To nie ma pokrycia najprawdopodobniej. Wielu jakby dziennikarzy, śledczy, to są blisko tematu, próbowało ustalić, gdzie oni mają pokrycie na to. Nie udaje się to. To pokrycie jest szczątkowe prawdopodobnie. I to może zakończyć się tym, że w momencie, jak duzi będą chcieli wyjść z kryptowalut, to jest właśnie najgorsze teraz przy kryptowalutach, instytucje, bo wielu mówi, że wchodzą instytucje, więc to jeszcze będzie mogło rosnąć dalej. Nie, instytucje są najgroźniejsze w tym momencie. Dlaczego? Bo instytucje czasami wypłacają pieniądze. Instytucje nie są moonboyami, którzy siedzą i mówią, mamy razy 10, razy 20, razy ileś tam i czekamy. Dla instytucji jest fajnie skaszować 30-50% zysku, zapłacić podatek i korzystać z tego, jeśli są zarządy, niekiedy mają premie, niekiedy w różny sposób zyskują z tego powodu. Instytucje nie czekają w nieskończoność. I teraz, jeśli to się wszystko opiera na Tetherze i pojawi się paru dużych, którzy powiedzą, nie, ja nie chcę Tethera, nie, ja nie chcę USDC, ja chcę dolara euro, to może się okazać, że tego prawdziwego dolara i euro w odpowiedniej ilości tam nie ma. Dokładnie. I jeśli pójdzie plotka, że komuś się tak zdarzyło, nastąpi panika. I tam będzie bardzo wąskie przejście, bardzo mało pieniędzy i zostaniecie po prostu z czymś takim, jak jest w grach czasami, w takich zamkniętych grach, gdzie jest jakaś jednostka złota czy innych kamieni szlachetnych, ale to jest nic nie warte.
Czy to się zdarzyło naturalnie? Czy to jest rozegranie banksterów, żeby dopuścić Tethera, pozwolić mu wydrukować takie ilości, a wypchnąć kapitalizację kryptowalut na 3-3,5 biliona dolarów, a to jest, dodam, PKB Indii w tym momencie. Czyli teoretycznie PKB Indii jest, powinno być w wartości. Oczywiście, nawet jeśli weźmiemy 1/10 tego, to dalej mamy w ogromne ilości. To dalej mamy w ogromne ilości pieniędzy potrzebne do wypłaty. Tego, stawiam tezę, tam nie ma i wielu się o tym boleśnie przekona. Co jest ciekawe, ludzie mówią czasami, no tak, ale ja mam, zobacz, tutaj kartę, którą mam krypto i płacę normalnie w sklepie. Tylko nie rozumieją tego, że oni nie płacą w krypto, tylko płacą dalej w dolarze, euro, złotówce, a krypto jest wymieniane w locie. I jeśli by ta wymienialność się zerwała w pewnym momencie, to ich karta by nie będzie działać. Nie ma na rachunkach kilku giełd, które jeszcze prowadzą wpłaty, wypłaty w tradycyjnych środkach, czyli Kraken, Crypto.com, Kantory, nie ma moim zdaniem setek miliardów dolarów. Jest może 1/50 tego maksymalnie. Jeśli wielu się ruszy do wypłaty, a to mogą być różne powody, na przykład spadająca cena, tak jak teraz, może pchnąć niektórych do realizacji zysku i wypłaty. I okaże się, że nie ma wystarczającej ilości prawdziwego euro i dolara, game over. I to nie jest teraz, Robert, kwestia ceny, czy Bitcoin będzie po 20, 50 czy 100 tysięcy dolarów, tylko czy będzie w ogóle wypłacalny. Moim zdaniem na przestrzeni czasu to jest główny powód. Kiedy ja bym chciał kupować Bitcoina? Jeśli z jakiegoś powodu Tether się nie zawali, jeśli będzie poniżej 20 tysięcy dolarów, a najchętniej na epizodzie właśnie takiej niewypłacalności. Czyli jak pójdzie ta plotka, ludzie nie będą mogli wypłacić, to przy pomocy... Wtedy kupić? Wtedy, dokładnie. Bo to się robi odwrotnie niż podpowiada instynkt. Instynkt podpowiada osobom tak, że masz 40, 50, 60 tysięcy dolarów i wszyscy nagle chcą, chociaż pies z kulawą nogą się nie interesował 5, 6, 7 lat temu. Natomiast to jest źle, dobrze jest odwrotnie robić, jak jest tanio. Oczywiście to by był zakup bardzo spekulacyjny, taki przy pomocy OTC, bo to się nie da wtedy tego zrobić normalnie, jak będzie rozerwana wymienialność. To trzeba by osoba do osoby, peer to peer, zrobić taki zakup, ale wtedy spekulacyjnie, a przy Bitcoinie w takim epizodzie, gdzie ja widzę nawet cenę 2 czy 4 tysiące dolarów, a może nawet niższą, bo jeśli się okaże, że jest temat niewymienialny, to ta cena może bardzo spaść. Wtedy uważam, że spekulacyjnie to będzie interesujące. Bitcoin po 60 tysięcy dolarów nie jest tani. Pamiętam, jak kosztował dziesiątki razy mniej. Dokładnie. I wtedy ludzie nie wierzyli w tego Bitcoina. I psychologicznie jest potrzebne rozegranie tego mądrze na wejściu i na wyjściu. Dużo odwagi wymagało wejść wtedy po te dziesiątki razy mniej, ale nie mniej wcale odwagi wymaga wyjście z tego. Wyjście zupełne, tak jak robią instytucje, czyli poza ekosystem. Bo przerzucenie tego do Tethera to niekoniecznie jest wyjście. No ale wyjście z tego zupełnie jest jakimkolwiek ryzykiem, czy to jest tylko efekt finalny tego super, sprzedaję to wszystko, mam już, wypłacam wszystko dokładnie na normalną walutę. Nie ryzykujesz tym, że jeśli się zerwie wymienialność kryptowalut na prawdziwe dolary, prawdziwe euro, to ty dalej będziesz w kryptowalutach. Psychologicznie bardzo fajnie ustawiasz swój umysł, bo większość na rynkach przegrywa, a jeśli ty jesteś w stanie zrealizować zysk, ukłonić się, wstać od stołu, podziękować, rozliczyć kwestie jakieś tam administracyjno-podatkowe, to jesteś w 1%. Większość ludzi na rynku przegrywa. Ludzi na rynku przegrywa. Nie róbcie tego. Są inne rzeczy dodatkowo. Uwolnione będą środki z MTGOX, czyli giełdy, która upadła w 2012-2013 roku. Część środków odzyskano i to jest bardzo tanio kupowany Bitcoin. Ponad 100 tysięcy Bitcoinów i będzie sypanie teraz tym tanim Bitcoinem, bo ci ludzie dostaną to, co odzyskano. Tą część, którą odzyskano. I sztucznie zostali przetrzymani przez tyle lat. Myślę, że tą cenę 60 tysięcy dolarów chętnie z pokorą przyjmą. Będą sprzedawać w dużej mierze. Mamy kryzys klimatyczny i kryzys z cenami energii.
jeśli mieliśmy kryzys zdrowotny, to pozamykano nas w domach. Jeśli będzie kryzys energetyczny, mogą pozamykać kopalnie kryptowalut. Ja wiem, że to ma minimalny sens, ale wy się Państwo sensu nie doszukujcie, tylko pomyślcie, co może zrobić władza w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych w momencie, jak będą blackouty z prądem ze względu na cenę energii i jej dostępność. Mogą pobanować kryptowaluty, mogą rozpiąć administracyjnie, powiedzieć, banki nie mogą obsługiwać giełd ani kantorów. To się zdarzało, na razie wycinkami w pewnych tylko miejscach geograficznie, ale niepowiedziane jest, że nie wydarzy się szerzej. Dalej, Niemcy dzisiaj pokazały 18,4% inflacji producenckiej i to jest najwyżej od 1951 roku. Dodam, że to 51 rok to było 6 lat po wojnie, kiedy jakby przemysł i usługi niemieckie były zniszczone nalotami dywanymi przegraną wojną. Oni mieli wtedy 20% inflacji producenckiej, teraz też mają pod 20% inflacji producenckiej po 60 latach od tego czasu. Od tego czasu ponad 60 latach. Zdesperowane rządy, widząc krach inflacyjny, który nadchodzi, mogą być jeszcze silniej pchnięte do delegalizacji kryptowalut. Oczywiście kryptowaluty od tego nie znikną, tak jak torenty nie zniknęły z powodu takiego, że je zdelegalizowano, ale cena spadnie. Ale cena spadnie, a wymienialność może być zachwiana do prawdziwych walut. Czy to oznacza, że mimo wszystko, mimo tego, co powiedziałeś, warto interesować się jeszcze kryptowalutami, czy inwestować? Z zewnątrz, moim zdaniem, trzeba myśleć mądrze o swoich pieniądzach i patrzeć na rzeczy, które są tanie. Tani jest wciąż złoto. Wciąż jest tanie złoto. Bo to by miało być następne moje pytanko. To miało być następne twoje pytanie. Tak, chciałem przejść do tego złota, bo jak dwa razy się widzieliśmy oficjalnie przed kamerami, to dwa razy rozmawialiśmy o tym. I ja cały czas widzę potwierdzenie w twoich słowach. Znaczy to, co się dzieje na rynku, złoto jest rzeczywiście najbardziej pewnym środkiem inwestycyjnym. W zeszłym tygodniu robiono transakcje na złotych monetach powyżej 8 tysięcy złotych za monetę. Kiedy myśmy się widzieli, to były okolice 6 tysięcy, myślę. 6 tysięcy złotych za jedną uncję. No jest w stanie dogonić tą inflację złoto. Ono jeszcze nie pokazało pazura. Ono jest w złotówce na swoim ATH, all time high, ale w dolarze jeszcze nie jest. I tak jak Bitcoin przekroczył swoje ATH razy 3-3,5, bo poprzednie było 20 tysięcy, ostatnie było 69, to uważam, że złoto ma podobny potencjał. I to swoje ATH na poziomie 200-400 tysięcy dolarów jest spokojnie w stanie przekroczyć wielokrotnie. Ja myślę, że w przedziale 3,5-6 tysięcy dolarów trzeba będzie myśleć o ewentualnej realizacji zysków ze złota. Teraz mamy 1800. Przejściu w coś innego. Chyba że mówimy o tej części złota, gdzie bardzo wielu ludzi ma taką część, której nie sprzedaje niezależnie od ceny. Uważam, że to jest też bardzo mądre. Taka emerytalna ilość uncji. Ewentualna trampolina finansowa. Tak. Poduszka finansowa chciałbym. Od problemów i na okazję. Taka tarcza i na emeryturę. To tego nie sprzedaje się po żadnych cenach. Natomiast spekulacyjnie między 3,5 a 6, jeśli będą inne ciekawsze rzeczy, czemu nie? Dalej, dolar jest wciąż tani, ale już nie tak tani. W tym momencie 4,11, 4,12 za dolara. To jest dramat dla mnie osobiście również, bo ja interesuję się, że tak powiem, nie mówiąc zbyt wiele, bo to są projekty na 2022, ale jestem związany z zakupem samochodów ze Stanów. Aha, No i tam się płaci kuźwa w dolarze. Słuchaj, to jest dramat. 3,80 kosztował 3 miesiące temu. 4,11, 4,12 to jest moim zdaniem dalej tani dolar. Tak jak pisałem na Twitterze, Cezary Graf półtora roku temu, dopiero przy 4,55 dolar zacznie być atrakcyjny dla ludzi, bo odwrotnie działają niż powinni. Po 3,50, 3,60, 3,70 był ble, po 4,50 będzie, może jednak ten dolar. To jest takie myślenie, jak wzrośnie, to kupimy. A to już jest po zabawie wtedy. Uważam, że dolar jest dalej atrakcyjny. Target 6 zł, być może do końca roku, być może pierwszy, drugi kwartał przyszłego roku. To już teraz będzie szybko szło. Wystarczy popatrzeć na lirę turecką w stosunku do dolara. Ona troszkę pokazuje przyszłość złotówki pod pewnymi względami. I trzecia rzecz,
najlepsza chyba z tego wszystkiego. Jedyny rynek akcyjny, który nie jest w bańce obecnie, który nie jest w okolicach swoich szczytów i ma naprawdę bardzo fajne perspektywy. To są waluty? Rynek akcyjny. To Hongkong i Szanghaj, czyli Chiny. Okay. I technologiczne spółki się skorygowały, natomiast brudne, nudne, nieinstagramowe spółki trzymają się mocno. Są wciąż bardzo atrakcyjne i uważam, że warto ciepło pomyśleć o jedynym rynku, który obecnie nie jest w bańce spekulacyjnej. Nie jest na szczytach, tylko jest rozsądnie, roztropnie wyceniony. Żeby o tym pomyśleć praktycznie, trzeba wiedzieć, do jakiego brokera się udać, jak wystawić zlecenia, na co wystawić zlecenia i co z tym robić dalej. O tym na przykład mówię na 12 zamkniętych webinarach o pieniądzach. Żeby przyłączyć się, wystarczy napisać e-mail na info@cezarygraf.pl. Teraz takim głównym tematem jest w zasadzie Białoruś, sytuacja, która się dzieje na Białorusi. A pytam Cię o to pod względem gospodarczym, ekonomicznym. Robert, gdyby to była sprawa czysto pomiędzy nami a Białorusinami, to my byśmy się dogadali. Natomiast tam są zamieszane inne potęgi, które rozgrywają swoje gry. Tam jest... uważam, że w momencie, jeśli się zacznie druga część superkryzysu, to Stany Zjednoczone mogą chcieć przykryć ten superkryzys zamieszaniem militarnym na linii Białoruś, Rosja, Ukraina, Polska, czyli taką tutaj lokalną wojenką. Uważam, że Chińczycy mogą chcieć w okolicach Olimpiady Zimowej w lutym zająć się Tajwanem i mogą chcieć odwrócić uwagę od Tajwanu, tutaj znowu tym zamieszaniem wojennym. Jeśli to by eskalowało w tym kierunku, gdyby to było między nami a Białorusinami, byśmy się dogadali, gdyby nie były zamieszane inne potęgi. Jeśli to będzie eskalować w kierunku lokalnej wojny, no to dolar po 6 zł będzie bardzo atrakcyjny wtedy, bo wystarczy zobaczyć, co się stało z hrywną w 2014-2015 roku, w momencie też lokalnej, bo nie była pełnoskalowa wojna, na Ukrainie, gdzie z 5-7 hrywien wystrzeliło na 20 kilka za dolara, razy 4. Dodam, że 4 złote razy 4 to jest 16 zł. Tak nie będzie, bo w NATO jesteśmy, więc to nie tak szybko. Natomiast 6 zł za dolara jest poziomem bardzo, uważam, nie... Oczywiście wydawał się wcześniej przesadzonym, ale już coraz mniej widzę, że wydaje się przesadzony dla obserwatorów rynku. Boję się, Robert, że wytrą nam i podłogę znowu, tak jak wiele razy w historii do tego służyliśmy, to że znowu tak będzie. Tego się boję. A jesteś w stanie, nie wiem, masz jakieś przemyślenia na temat tego, co może być w najbliższych miesiącach, jakby tak, jeśli chodzi o zewnętrzne kwestie tej sytuacji, czy my otworzymy te granice, żeby oni do Niemiec polecieli, czy my cały czas będziemy tego bronić? Nie, to będzie eskalowane, będziemy się układać z sankcjami, zamkniemy sobie terminal w Kuźnicy, drugi terminal przeładunkowy, który idzie towar do Chin, Białorusini przykręcą nam kurek z gazem, o którym już mówią. I wiosną, kto wie, czy nie rozgorzeje konflikt militarny. No nie jest to niestety wykluczone, tym bardziej, że to może być cholernie potrzebne Amerykanom i innym, Japończykom też, o dziwo, bo tam to też jest na gumę do rzucia poklejone, innym potęgom, żeby przykryć kryzys monetarny, którego druga część ewidentnie się zaczyna. Robert, 18,4 inflacji producenckiej w Niemczech to nie jest normalny wskaźnik. To jest druga część superkryzysu. Właśnie wchodzimy w drugą część superkryzysu. A bardziej my jako Polacy mamy się według Ciebie obawiać takich militarnych zagrywek, takich zagrożeń, jeśli chodzi o konflikt na granicy z Białorusią, czy bardziej gospodarczo? Gospodarczo to jest pewne i to jest pewne. Tu nie ma co spekulować, że po prostu będzie okładanie się sankcjami. Natomiast ja nie wykluczam strzelaniny. Nie wykluczam też strzelaniny. Świat wiele razy górę długów przykrywał wojną. Lepiej jest z punktu widzenia Amerykanów, Japończyków, Chińczyków ją toczyć na granicy Polski i Białorusi niż u siebie. Trzeba zauważyć, że Turcja też może być zainteresowana na przykład Syrią w momencie, kiedy oni mają zaczynający się kryzys walutowy i
co za tym idzie okazje, na przykład na rynku nieruchomości, mogą być zainteresowani Syrią, gdzie jest ropa. Jest wystarczanie świecia, oni muszą ropę sprowadzać, przez co lira jeszcze bardziej idzie na dno. Może się to zrobić wojennie, od południa Iran, Turcja, od wschodu Białoruś, Rosja, Ukraina, Polska. Ja uważam, że ze względów geopolitycznych ten scenariusz jest możliwy. Co więcej, na kanale Cezary Graf niebawem pojawi się, oprócz obserwowania sytuacji z kryptowalutami, które się zamieniły w Hotel Kalifornia, gdzie się możesz zameldować, a być może się nie wymeldujesz, będzie obserwowana też sytuacja geopolityczna i takie odcinek, bądź nawet odcinki geopolityczne, mięso, taki Bartosiak Welgraf jest szykowany na kanale Cezary Graf. A propos kanału Cezary Graf, to chciałem spytać Cię, który materiał dla widzów, którzy oglądają teraz nasz film, poleciłbyś jako pierwszy? Tym, którzy na przykład nigdy nie byli na Twoim kanale. Muszą sobie sami wybrać. Natomiast powiem tak, jest taki ciekawy materiał, 269 powodów, żeby sprzedać CD Projekt. CD Projekt, firma znana, Wiedźmin 1, Wiedźmin 2, Wiedźmin 3, potem Cyberpunk. Tracą na wartości ich akcje. Tak, akcje. Ale zaczynały od 5, 10, 15 zł. Mhm. W momencie, kiedy były po 269 zł, ja nagrałem takie wideo, 269 powodów, żeby sprzedać CD Projekt. Że 269 to jest atrakcyjna cena, oczywiście może wywieźć na 300, ale 269 to jest atrakcyjna cena. Co się stało? Wywiozło na 400, 470 nawet w szczycie. I posypały się gromy, no, że kto rozsądny sprzedaje po 269, jak tu patrząc w lewo, bo to po fakcie oczywiście analizowano, można było sprzedać wyżej jeszcze nieco. Ale minęło trochę czasu i mamy CD Projekt po 170 parę złotych i spadający. I wielu ludzi chętnie cofnęłoby się w czasie i po te 269 rozważyło majątkowo sprzedaż. Podobnie jest z kryptowalutami. Nie da się wyłapać momentu, dnia, minuty, gdzie Bitcoin jest po 69, 100 i sprzedać wszystko w tym najwyższym punkcie. Nie da się tego zrobić. Da się natomiast w sposób niechciwy zrealizować zyski. W sensie miałem tyle, mam dwa razy więcej, trzy razy więcej, a wychodzę. Oczywiście mi jest ciężko mówić do osób, które kupiły po 68 czy 69 nagrzane na Bitcoina, bo no to była po prostu wysoka cena. Gdyby zachodziły na kanał Cezary Graf w roku 18, 19, 20, to pewnie ich oczy by się zwróciły znacznie, znacznie wcześniej w kierunku kryptowalut. Twoje chyba takie najbardziej znane hasło, myśl się mądrze o swoich pieniądzach. Tak, tak. To jest fajne podsumowanie poprzednich materiałów, a masz takie podsumowanie na dzisiaj? Podsumowanie na dzisiaj jest takie, zarówno odwagi wymaga wejście, jak i wyjście. Takiej samej, jeśli nie większej. Kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Jeśli coś wzrasta razy 10, razy 15 w półtora roku, to nie jest tanio. Oczywiście może być jeszcze drożej, ale to nie jest tanio po wzrostach 15 razy. I tępimy demona chciwości, aby nie tańczył z nami bolero. No to dobra akurat. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za to, że przekazałeś kilka ciekawych informacji i spostrzeżeń swoich, mojej widowni. Was zapraszam do subskrypcji programu High Five i programu Cezary Graf. Widzimy się już w kolejnym materiale. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach. Cześć. Cześć.